Witam serdecznie wszystkich widzów. Jednym z częściej pokazujących swoje powtórki w tej chwili na moim kanale graczem jest Kamaz. Witaj serdecznie. Cześć. Ale chyba dobrze powiedziałem, tak? Bo coś mi się kojarzy, że często już dużo tych powtórek u mnie pokazałeś. No tak, już ich trochę było. Tak jest. No i tym razem Pudelek, szóstotierowy czołg średni polski. Bardzo fajny. Czemu akurat Pudelkiem ruszyłeś w bitwie? Przez ten maraton, czy z jakichś innych powodów? Tak, tak. Wbijałem właśnie punkty na maraton i chciałem też te polskie, jak już jest na nich, są trzy paski, chciałem na nich 100% wbić i tak to powoli sobie właśnie ciupię. Aha, czyli 100% biegłości? Tak, tak. Nie udało się, bo za mało tych punktów było akurat, ale no, taki jest plan tam gdzieś na te przyszłe czyli to czasy. Teraz twoim planem nie jest w ogóle zrobienie biegłości trzech gwiazdek, ale jeszcze 100%, tak? No tak, fajnie jakby się udało właśnie na tych polskich wszystkich, ale no to trochę czasu płonie więcej. Już masz na jakimś czołgu polskim 100%? Na 10 miałem przez długi czas, ale teraz widziałem, zagrałem bitwę, po czasie trochę spadło, także trzeba będzie nadgonić i... Jak na dyszce się zrobi, to raczej na reszcie problemów nie będzie, tylko trzeba po prostu trochę czasu poczuć. Mhm. Tundra i moje ulubione byłe miejsce, czyli wjazd, można powiedzieć, prawą stroną. No i ruszacie po prostu już totalnie do przodu. Zdobyta górka. Tam czasami zostaje na tej górce, bo jest fajny przestrzał, ale ruszasz dalej, czyli no w zasadzie plan był do przodu i jazda, bo rzuciło cię na topkę, nie? Takie tiery, tak. Jeśli na A9, A0 tam nie ma żadnego TDK-a i nic, to spokojnie można ci zjeżdżać i pushować. Mhm. Tak jest. Ten czołg na topce daje radę też trochę odbić z pancerza. Tutaj wśród przeciwników, można powiedzieć, najgorszy wróg, czyli T-34-85M już padł, zostały tylko tiery już piąte. No więc nie wiem, jak to by było jeden na jeden z takim 85M, który ma super działko i też dobry pancerz, ale chyba dałby się też. No to tak raczej na styku, ale to już szybciej trochę działo strzela, więc można 2 za 1 wymieniać. Mm-hmm. Myślę, że nie byłoby źle. No i słuchaj, do przodu szybka bitwa. Przecież to dopiero mamy 2,5 minuty bitwy, nie? No tak, tak. I już w zasadzie... A czy nadal jest tak porówno? Jeszcze nie wiadomo, czy wygracie. Właśnie mnie to dziwi, bo my żeśmy tutaj całą stronę wpuszczali. Szybko minęły 3 minuty. Połowy czołgów nie ma, a jednak mimo wszystko oni mają przewagę. Tak jest, bo oni puszczali drugą stronę całą. Tak, nie? Tak. I lepiej niż my to żeśmy zrobili na tej, jak widać. Mhm. Czyli już nie ma co teraz za szybko, też trzeba uważać troszeczkę. Tak. Jeszcze jest HP sporo, także tutaj widzę, że dosyć dużo czwórek, więc mogą sobie tutaj na dużo pozwolić. Nawet na jakieś takie troszeczkę nierozważne pikowanie jak tutaj. Mhm. Widziałem, że ten kawał był na boku, a mimo wszystko tutaj się wymieniam nawet przodem z tym przodem, ale no tak jak mówię, jest HP jeszcze, tak nie można sobie na to pozwolić. Mhm. Tutaj problem miałem z tym kawał, bo nie mogłem go spotnąć, był za tymi krzakami. Mhm. I tutaj troszeczkę mi odda damage'a. Tak jest, tam jeszcze się gdzieś jakiś lago czai. No i ten KV-220 z dobrym spotem. Znaczy, no, w ogóle go nie widać, a strzela do ciebie. Został właśnie na dwa strzały i tak on będzie siedział do jeszcze trochę. No ciekawa sprawa, bo to w zasadzie czołg ciężki ze słabym kamuflażem. Teraz tutaj troszeczkę mnie docisnęli, na szczęście są to już zostałe czwórki. Mogą się właśnie dingać, także... Ja. No i... Zaraz go skończysz. I ten kawał cały czas przypomina ja, właśnie sobie. Cały czas się kurde męczy. Ale mówię, już mam jeszcze trochę tego HP, spróbuję ich... podobijać. No i mamy go. Trzeba mu oddać. Jaki był plan? No i
niech będzie twój. Kaj! Chciałem tutaj przygotować do końca. No i na koniec coś, na co się Kudel akurat nadaje najlepiej, bo to takie E50 trochę na wszystkim tak, że jak się już rozpędzi, to można taranować przyjemnie. No bo on wygląda na taką panterkę, nie? Tak, tak. No i bitewka bardzo szybka. Nawet nie wiem, z 5 minut czy trwała. Zaraz zobaczymy. Niecałe 5 minut. Niecałe 5 minut. Mamy medal Ridleya, stalowa ściana, high caliber. Jeżeli chodzi o pula, mógłby być w zasadzie w tej bitwie. Mógłby być, nie skupiałem się, gdybym się skupił bardziej na podbijaniu czołgów tam wcześniej, to uciekł tam Somuła, uciekła coś jeszcze, także no, była na to szansa, ale no, jak mówię, nie skupiałem się. Może trochę błędnie, bo to jednak czwórki. Ponad 4000 obrażeń, prawie 1800 bazowego expa, trochę zablokowanych na pancerz, ale no wiadomo, jesteś na topce. No i mimo wystrzelonych pocisków droższych, tak zarobione na tej bitwie. No i cóż, tak ta bitwa się prezentowała. Pudelek bardzo fajny czołg do robienia tego maratonu, którego nie robię. Ale chyba warto tego czarioterka, tak? To jest na czarioterka. Tak, tak. No, bliźniaka. Trochę inaczej nazwanego. No w zasadzie masz czariotera zapewne. Ja mam, bo go bardzo lubię. Tak, mam, ale no zawsze z czołg premium nie zaszkodzi mieć, coś tam się zarobi. Jak się będzie grało, także... Tak jest, tak jest. No i cóż, mamy też zmiany. Nie wiem, robiłeś japońskie czołgi ciężkie nowe? Nie, jeszcze nie siadałem. Aha, no tak jestem ciekaw tej dyszki. No ale dobra, to najwyżej, jeżeli ktoś z was ma fajną bitwę na 8, 9, 10 japońskiej nowej, to bardzo chętnie bym zobaczył właśnie to chłodzenie tej lufy, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o polskie czołgi, no to czekamy na te deki, nie? Tak jest, dokładnie. Nie wiem dokładnie, kiedy będą, ale jak będą, to 100% ja wracam, muszę robić te deka polskiego, nie ma bata. A jeżeli chodzi o te japońskie czołgi, to sam nie wiem. Mi się fajnie tym ciężkim 5 heavy ciupie, więc no zobaczymy. No cóż, no to tyle. Na koniec wiadomo, tam jakbyś chciał kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam moją dziewczynę Wiktorię, która może będzie oglądać i dopingować następnym razem też. Oczywiście, Wiktoria, oglądaj bitwy Kamaza, zobacz jakiego masz zdolnego przyszłego męża. Bo to nie żona jeszcze, tak? Nie, jeszcze no, nie. Dobra, bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, cześć.